Czuję się coraz lepiej, no wiadomo, wchodzę w następny jakby etap rehabilitacji. Już od 3 tygodni biegam i mam coraz większe obciążenia. Jak widać, dzisiaj jestem akurat na siłowni, tą rozpiskę mam na dzień dzisiejszy rozłożoną na 2 razy dziennie trening. Tam techniki miękkie u Michała Szlęzaka i u Kuby w fizjosporcie i drugi trening na stadionie. No to na pewno jest jakaś optymistyczna wersja. No zobaczymy, no jak wejdę w etap następny, czyli jakby na boisku już z delikatnymi elementami z piłką, no to czas pokaże. No mam nadzieję, że to dobrze przebiega i czas pokaże, czy rzeczywiście jest to do zrealizowania ten termin. No dokładnie tak, no trzeba w coś wierzyć i mam nadzieję, że chłopaki będą grali jak najdłużej, że fajnie było, jakby mi się też udało zagrać, aczkolwiek tak jak mówię, no najważniejsze jest teraz ta rehabilitacja i mam nadzieję, że dalej to będzie tak przebiegało jak do tej pory i wykruje się jak najszybciej. Generalnie jest to dosyć ciężka kontuzja i jakby eliminuje zawodnika od tych codziennych czynności, czyli tej gry w piłkę i tak dalej i później zaczynania po prostu tego wszystkiego od nowa, uczenia się chodzenia i tak dalej i to jest naprawdę ciężki moment, taki monotonny na początku i to jest chyba to ta najcięższa chwila taka. No dokładnie tak, no dla mnie na pewno było to miłe wrócić znowu do jakby do Piasta i osiągnęliśmy niespodziewanie duży sukces w postaci awansu i mojej indywidualnej jakby nagrody Króla Strzelców i to było motywujące. Fajna, bardzo fajna pierwsza runda w Ekstraklasie i jakby duże nadzieje na rundę rewanżową zostały przekreślone kontuzją, ale nie załamuję się tym. Mam nadzieję, że wrócę do dobrej dyspozycji i pokażę jeszcze się z dobrej strony. No na pewno gdzieś każdy ma tam swoje zdanie i nie jest łatwo, ale nie jest też tak do przewidzenia, czy ktoś ma 25 lat czy 32 i jest powiedziane, że wróci za 4 czy 6 miesięcy i będzie w pełni zdrów, bo są przypadki, gdzie chłopcy mają po 18-20 lat kilkakrotnie zrywają więzadła i po prostu nie wracają i nie jest to jakimś wyznacznikiem. Myślę, że bardziej generalnie to jest uwarunkowane gdzieś genetycznie i od zawodnika zależy, czy dojdzie do dyspozycji. Ja wierzę w to, że dojdę do siebie i że dam radę po prostu, bo miałem cięższe kontuzje i dawałem sobie radę i mam nadzieję, że to też skończy się dobrze dla mnie. Napastników jest coraz więcej, ale generalnie jakby nie zastanawiam się nad konkurencją w danym momencie, bo teraz dla mnie najważniejsza jest rehabilitacja i dojść do dyspozycji, a w tym następnym etapie będę się martwił o to, żeby rywalizować. No wiem, że jak dojdę do dyspozycji, to jestem jeszcze w stanie dać dużo drużynie i to jest dla mnie najważniejsze.